Damian Piskosz, gratulacje za wygraną w ogóle. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ciężka walka z Arkadiuszem Krupą? Powiem tak, ciężka, wiadomo, z Muay Thai i ciężkie warunki postawił, nie? Ciężkie ciosy, mocne ciosy. Ja tam nie ukrywam, że gdzieś to była moja ostatnia walka w sezonie i trochę już marzę odpoczynku, nie? Wiadomo, jesteśmy świrami, robimy to tak długo, jak tylko możemy, ale w poprzednich walkach troszkę było już widać moje zmęczenie, nie? Ale jednak uda się zawsze zmotywować, że tą jedną jeszcze zrobimy, nie? Wczoraj rozmawiałem z Dominikiem Zadorą i on właśnie wspominał twoje nazwisko. Mówił, że jest taki chłopak z Huntera Bydgoszcz, że gdzieś tutaj się bardzo mocno rozwija. Mówi, ale też widziałem, że trochę jest zmęczony. Chyba wyczuł temat, co? Tak, rozmawiałem z Dominikiem. Ogólnie bardzo, nie wiem, czy mogę powiedzieć, chłopak. Bardzo fajny chłopak. Poznaliśmy się na jednym ze zgrupowań. Naprawdę super. Dominik, poza tym, że jest na szczycie, to bardzo miło mi jakby przyjął. Fajnie się z nim sparuje wszystko. Fajnie, że tak fajne, miłe słowa ode mnie powiedział. I było zmęczenie. Troszkę tych zawodów. Od stycznia, od lutego jestem w takim gazie i to naprawdę gazie, nie? Było to zmęczenie troszkę. Ale co by nie było, damy radę. Pokazujesz, że w tej kategorii, w której walczył twój trener, tak, Łukasz Rambalski, jest tak naprawdę godne następstwo. To jest tak, że ty się na Łukaszu gdzieś tam wyszkoliłeś na jego walkach? Ogólnie dziękuję bardzo, że zastępstwo. Może nie zastępstwo, tylko następstwo. No nie, no następstwo, tak. Tym. Przepraszam. Tak, ogólnie bardzo się wzoruję na trenerze, to jest naprawdę mój mentor, mój, można powiedzieć, nawet przyjaciel, tyle godzin spędzamy na sali. Słucham się jak tylko mogę, bo wiem, że to jest skarbnica wiedzy i będę podążał za jego krokami. Mam nadzieję, że osiągnę jeszcze więcej. No co, gratuluję zwycięstwa. Sezon ciężki, ale udany, jak widać, jeszcze o medal. Jeszcze dostałeś powołanie do kadry, tak? Dziękuję bardzo. Powołanie do kadry. Ja również dziękuję za rozmowę. Wszystkim za kciuki i miałem pozdrowić hotel. Teraz mi nazwa wyszła z głowy. Dzisiejszy? Się gotowała. Dziękuję bardzo. Hotel Kubus. Hotel Kubus, tak? Nie. Właśnie inny. Przepraszam, nie pamiętam, ale dziękuję bardzo. Jak pani to ogląda, to dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję bardzo za wywiad.